Yo, widzowie! Lecimy Mumersem. Pan z bandażem, o kurde. Dobrze, poleciał. Nie kupię mi temu. Mniejsza, mniejsza. Czyścimy sobie od topa, mamy mecha Pranektona w Zaka. Niby coś to może by się dało zrobić, ale jednak wolę przy Dravenie grać, bo to będzie pewnie agresja na bocie stalne. Dobra, niech sobie tańczą. Pojawiły się stwory. Kajsa też. Widzę, że mi kolega chyba nie pomoże. No, chociaż zaczynają mi od Reda. Widać, jaką to atakuje. To w sumie jest spoko. Przysyłają mi cały buffing. Najgorsze jest to, że oni zrobili to bez żunglera. Nikt z mojej drużyny nic z tym nie zrobił. Więc start w sumie najgorszy, jaki się da. Ale może spróbujemy odebrać tego Reda. Oni powinni przegrać totalnie pierwsze levele. To sobie popłaczemy i lecimy zobaczyć, co się dzieje w lesie. Jeszcze te kampy stoją. O, Gragas pojawił się na midzie. Gragas nie ma Bodyslama, więc to spróbujemy tutaj pocisnąć. Trzymamy bandaż jak się da. Mamy killa. Chociaż ten botlane jeszcze tutaj. Mamy dubla. Dostajemy bombę od Fiza. Ale dymy. Ciekawy mecz będzie. Kupimy sobie do Sunfire'ki i tamek. Ale lepiej wave jest jeszcze dla Yasuo. Dobra, on będzie sobie próbował czyścić tą dżunglę, więc idziemy mu na szybko. Na te raptory. Top lane już 0-2. Szkoda. Powinniśmy mieć okienko właśnie na te raptory. Fizz tutaj z double buffem. Ciekawe, czy będzie chciał się bić dalej. Mamy jeszcze drugi bandaż. I mamy dwa kile. Ej Boże, mamy kila z tego. Zrobimy sobie krawa. Gragas wyjdzie od razu w te white grabsy. Ja bym spróbował je spulować na raz, żeby dawać E. Spróbujemy wziąć ewentualnie tylko dwa lub jednego. Renekton postawił tylko warda na razie. Dobra, Gragas jest na bocie. Spróbujemy wziąć wszystkie. Myślę, że to spoko. Mają smoka. Top lane, kolejny raz dentka. Na topie już nie mamy czego szukać w tym momencie, to już jest wiadomo. Tam, jak pójdziemy, to jest double kill dla przeciwników. Okej, okay, trzeba obronić tego dive'a raczej. Nie trafiamy. Dojeżdżamy Gragasa. Ten drive taki agresywny, ale dostał killa, więc git. Wszyscy przeżyli. Jesteśmy nafidowani, ale no to nie jest najlepsza opcja. Jeśli uda nam się być tak tanki, że nie będziemy do zabicia, to wtedy fajnie, ale tak to pomożemy mu chociaż spuszować. O kurde, ziomek, ty zginiesz. Nie, rób tego. Ja pierdzielę. Drużyna jest lekko pijana, że tak powiem. Wiecie co, ja chyba oddam kampy w topie ewentualnej i pójdę po prostu zgankować tego bota z szóstką. Kurde, no nie ma oracla. Wave zresetowany. Zczyszczę tego warda. Sfejkujemy, że stąd idziemy. A spróbujemy może podejść pod linii. Spróbuję zaryzykować, bo mega lipnie wygląda ta gra. Trzeba na pewno trochę cierpliwie. No ale nic się tu nie wydarzy. Nie możemy oddać shutdowna tak łatwo im. Chociaż no oni są do dive'a, tylko że nie wiadomo, gdzie jest ten Gragas, ale ta Kaisa nie powinna dostać tutaj expa z tego. To jest na pewno Fizz schodzi. Nie, ale ta Kaisa tutaj coś mi nie pasuje. Przeżyjemy, przeżyjemy. O, Draven dał nam heala. Jest git. Kaisa nie ma F-ki i straci wave'a. Może i my straciliśmy dżunglę, ale... No, trudno, tak? Ja chyba pójdę trochę pod damage, jak tak się nafidowałem. I sobie kupię Darkseeda i będę sobie leciał maskę. No, czerwie wózki, ta już sobie przejmę. Chyba będziemy mieli shutdowna. Mamy shutdowna. Ale ten Renekton pod towerem prawie nas zabił, to jest chore.
prawie naszą dwójkę zrobił pod towarem, jak mamy Arkanumu. My coś tutaj możemy poddymić. Oj, lecimy tu. Systemae. Lecimy z bandażem. Nie zabijamy. Oj, oj, oj. Ja nie mogę na to patrzeć. Co tu się dzieje? Nie no, naprawdę. Moja drużyna jest totalnie pijana. I no to jest diament. Mega wysoki poziom, jak widzicie. Nie mam TPK. Czyścimy wave'a dla kolegi. Cofniemy, cofniemy, idziemy tam. Ale botlane zabije. Kajsa bezerki. Zabijają, Fizz jeszcze podchodzi. Draven żyj. Brawo. Brawo, brawo. Brawo, fajnie. Może i nie mamy Drake'a, ale możemy iść nawet tutaj między wieże. Bardzo fajnie. Ktoś mi tu pomoże? Nie? No to solo bolo spróbujemy. Nikt nie pomaga dalej, dobra, trudno. Dobra, lecimy stąd. Nie chcieli pomóc, ale fajnie. Drive'a udało się rozpędzić, a top lane był totalnie przegrany. I jest szansa, że tym dive'em właśnie na tym midzie trochę ten runek tam dał odetchnąć dla topa. Martwi mnie jeszcze ten Fizz, czy on nie będzie one-shotował tego Drive'a. Oj, oj, oj. Nie bij się, kolego, on ma 11, ty masz 9. On dostanie dive'a zaraz, jak mu nie pomożemy. Dobra, dobra, jest git. Broń te miniony. Ziomek, ja ci tu przyszedłem dać chwilę oddechu. On nie ma furii, ale jest furiatem. Ma 11 level. Nie róbmy tego Heralda, stary, ja nie mam erki. Nie będę oddawał, to jest trolling. Ja nie mam erki. Ale dobra, mój botlane idzie. Może jakieś exit killa zrobimy? Nie. Tak myślałem, że to głupota jest totalna. Uważaj, bo cię Fizz zamknie, kolego. Mogliśmy robić sobie te wilki, bo to jest gówno, co my tutaj zrobiliśmy. Straciliśmy czas i jeszcze nie wzięliśmy kampa. A to trzeba full focus i skerować kolegów. Nie no, Draven nie ma many. On sam chyba nawet nie wie, że nie ma many. Teraz oni robią to samo, co no, Renekton. Zobaczcie, Kajsa może dzięki temu oddychać teraz no, na tej linii. Dobra, ale ten ziomek to jest chyba jakiś pijany, nie? Dobra, pyk, pyk. Zabijaj Draven. Widzicie, Kajsa masz ten sam level co Draven. No to jest bez sensu, co oni tu robią. W sumie to już wyfarmy ten item może. Przed jakoś smokiem się uda. Dobra, gruby tu szarżuje. Ale tu można by było coś podymić. Oj, 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 tu jest final boss teraz. No i box Shaco. Można go zabić chyba. Możemy, możemy. Chyba nie możemy. Shaco wziął shutdowna z nas. Myślałem, że możemy na spokojnie. Zabrakło jednak damage'a. Shaco wziął shutdowna. Chyba najlepsza osoba z całej ich drużyny. Gdybyśmy mieli Liandry, byśmy tutaj zastępowali totalnie, ale no chcieliśmy je zarobić. Na nie zarobić. Kurde, dawno nie miałem takiej gry, żeby w takiej minucie mieć taką farmę w lesie. Ja raczej sobie lubię przyfarmić, ale no, trzeba się adaptować. O, Kajsa no flash. Ale ten Draven już bije. Ta inwestycja powoli się zwraca. Ja mam R-kę za 17, ludzie. Fajnie by było, nie? Gdybyście się nie bili przez 10 sekund jeszcze. Weźmy tą wizję po prostu, tego Fizza nie wpuśćmy. O, o. Ej, wywaliło mnie, czy co? Możemy Fizza. Dobra, jest git chyba. I od razu midem po tym. Dobra, ja już tego nie followuję, ja idę mida pchać. No właśnie, oni mają walkę o nic. Ja nie mam erki, więc wybieram, że tak powiem, pewniaczki. A pewniaczki to zobaczcie, dwa wave'iki, tu jakiś kampik z enemy lasu. Boję się, że ten Draven jak solo jest, to ktoś na niego zaraz pójdzie. Zobaczymy, czy on zostanie, czy nie. Jeśli nie zostanie,
Dobra, on zostaje. Spingujemy. O, posłuchaj się. Dobra, już widzimy, że kolega chciał na niego iść. Na tym fizie. Dobra, wyłączymy sobie płakanie. Ajajaj. Dobra, dalej nie idziemy. O, właśnie. Dobra, bronimy Dravena chyba tylko i tyle. Teraz mamy reczkę. O kurde, kolego, ale ty wybrałeś ścieżkę. No właśnie, ja pierdzielę. Dobra, lecimy z nimi. No jak nie Draven, no to my musimy, prawda? Ja w niego wierzę, że on mi tutaj będzie gierkę trollował. Nie no, oni są pod wpływem. Mi się wydaje, że z beczki Gragasa to zaciągają sobie konkretnie. No i oni no szora mają z tego, no to jest taki trolling. Ja nie mam R-ki. Dobra, ale my tu podejdziemy. Podejdziemy, zobaczymy. Przejmiemy może. Oni sporo spalili, ja mam R-kę za 7. Mamy Kajsę. Ale Baron się zresetował. Dobra, Szako, daj sobie spokój. Dobra, no teraz musimy uwierzyć w nasze oła. Umiejętności smajtowania, mamy to. Szako, weź te pacynki, to nie wiem, no. Nienawidzę Szako. Dobra, wygraliśmy tutaj chyba gierkę w tym momencie. Jeśli nie strolujemy jakoś mocno. Ale dobra, no bierzemy tą tier wyżkę. I Rydzika, o tak. Zaraz pił nam się tutaj gifcik od Riotu. Tier 2 jest smok raczej, no. Nie pomagamy im. Dwójka alkoholików się wywaliła, niestety. Już nie pierwszy raz oni to robią. Ale tak to właśnie jest. No i teraz ciężko, ciężko na ten smok. No i zrobili fajną akcję. Dobra, raczej po prostu flashniemy tędy. No niestety, dobrze się skampili na drive'a na fajny sposób. Mogliśmy się z tym pogodzić i oddać tego smoka. W sumie, jak ja sobie z Zakiem strollowali. I to właśnie jest to, co się bałem, że będą one-shotować tego Dravena. Zobaczcie, co się dzieje. Zak typuje na topa. Jak tam nie ma żadnej wieży, potencjału na tower raczej nie powinno być. Ej, dobra, Yasuo też tutaj git zrobił. Oj, zobaczcie, nawet nie doszedł do toweru i się wywalił. Nie wiem, co to jest za człowiek, nie? My musimy z Dravenem grać. Kurde, ale przydałby się tego bota, tier 2. Dobra, Yasuo z nim jedzie. Tu nikt mu nie pomaga? Nie wiem, na ślepo coś rzucę. Jakbym trafił, to bym trafił, no. Gragas tam gdzieś szedł. Dobra. O kurde, Riot! Chyba nie chcieli bardzo, żebym tam wchodził tym bandażem. Nie ma jeszcze Fiza. Może jakiś inhibitor? Jak ja trafię bandaż dobry. Mam jeszcze R-eczkę. No właśnie. Dobra, ja tu wskoczę z takiej strony. On od razu daje. Dobra, Kajsa bez flesza jest. Dobra, Zak jest gitem też. Trzeba chronić tylko teraz Dravena i płakać. No i już nie ochronimy Dravena, dobra. Źle, o Jezu, Zak znowu mi przyciągnął chłopa. Strollowaliśmy R-ką, źle wydejmowaliśmy Fiza. Ale Renek to raczej i tak nie ma szans z nami. No i tutaj źle zagrałem ten teamfight. Nie zdejmowałem dobrze Fiza E. Wyglądało to trochę koślawie. Dobra, podnimy Medjajką. Jesteśmy na tyle do przodu, że tak dużo nie stracimy. W sensie, jeśli się uda ta griderka, to możemy wykarować, a jak się nie uda, no to trudno. Będziemy po prostu zadaniowcami. Ja bym tego Gragasa próbował bardziej zabić. O, jeszcze flash, no. O. Teraz dopiero Nashor. To jest zdecydowanie lepszy pomysł, jak macie okienko takie, żeby zabić enemy junglera. Tak to flip. Z tej strony może wam wylecieć, gdzie nie macie wizji i nie macie Nashora. Teraz bym zagrał pod Drake'a. Mam tajną mechanikę, flasher. Przepchnijmy Mida jeszcze. Mamy inhibitor, niech mają presję, że miniony im wchodzą do bazy. Nawet jeśli oddają, to będzie ich widać, tak jest bezpieczniej. Dobra, tam jest Shaco. Muszę go chronić. Tego Dravena. Ok,
Okej, ja idę tu frontlinem. Ja tu mogę sprawdzać wszystko twarzą. Dobra, zabieramy to. Nienawidzę Shaco. I tą tier 2 na bocie teraz trzeba zniszczyć, no to jest prawda. O. Dobra, oni tutaj sobie kierkę sprzedali, fajnie. Zabili Dravena, ale wracam raczej bazę. Tam jedna osoba mogła defnąć to. Fajnie. Ten inhibitor to już może być griderka, ja bym wziął... Chociaż nie, no mam R-kę niby. Nie mogą się tu wbić przeciwnicy. Ale bij, Yasuo. Bo czas tracimy, no. Ta akcja musi być szybka. Dobra. Dobra. Dobra, arkujemy. Nie ma co. Ten już jest spokany. Ja tutaj się chyba wywalę. Chociaż jeszcze fleszne. Kupię może trochę czasu. Dwie R-ki. Nie, jedną R-kę. No i tak jak myślałem. Ta walka w sumie dało się jej nie grać. Z naszej perspektywy. I się cofnąć, ale to już taka griderka weszła. Chłodna głowa była przed zaczęciem walki. Żeby ten Yasuo po prostu bił tą wieżę inhibitor i byśmy uciekali. Wtedy by mnie griderka nie pochłonęła, ale no trudno. My bad. Oddaliśmy shutdowna, ale mamy te dwa inhiby. Jeden się będzie respił zaraz. Ale mamy jeszcze sporo kasy. Mogę tej medżajki jeszcze nie sprzedawać. Kupię sobie to i potem sobie kupię tą powłokę graniczną. Ale nic nie stracimy na mapie. No oddałem tego tysiaka, trudno. Tysiaka? W sumie nawet nie wiem. Ta tysiaka. Jeszcze za kajsy. Na szczęście ona jest 4-14 i będzie miała 3 itemy. No R-kę padnie. Za długo czekałem w sumie z tą R-ką w tej walce. Jakoś tak nie wiem. Spodziewałem się, że dam jakąś lepszą. Mogłem dawać w te dwie osoby Renekton Fizz. Tylko po tej zonie właśnie się bałem, że on będzie spamił to E tym Fizzem i dlatego chciałem poczekać, a potem on już nie był w zasięgu, więc zarkowałem tą jedną osobę. No dobra, co ja będę zanudzał. Dobra, ja tutaj spróbuję może jakąś flankę znaleźć. Bo Renekton też może szukać takowej flanki. Obrońmy tego Zaka może. Ole, dobra, ja nie zadaję pytań, nie? Ten Draven zabił ich na dwa hity. Dobra, ja Amerkę, guys. Wystarczy, że nie damy im podejść do minionów. Spirować. Dobra, oni chyba się już poddali tak mentalnie. Oddają. Dobra, jeszcze na poddymkę chyba. Dobra, nic nie zrobimy na poddymkę. Nie no, ja biegnę tam po prostu, o, widzi, no tak, to sobie napisałem. Do następnego, zostawcie łapę i pozdro.